Są gotowi nieść pomoc 24 godziny na dobę. Robią to bezinteresownie, często narażając własne zdrowie i życie. Swoją postawą imponują wszystkim. Od ponad 70 lat działają nieprzerwanie, bo młody narybek chętnie zasila ich szeregi. Mowa o ochotniczych strażach pożarnych, które teraz potrzebują pomocy mieszkańców gminy Police. W tej chwili na zimę samochód nas stoi bez wody i żeby wyjechać do akcji, to musimy stracić minimum te 10 minut, nawet do 15, po to, żeby samochód zatankować i jechać do akcji. No mówię, jeśli to jest trochę dalej, to tam jeszcze nie ma jakichś tam takich wielkich przeszkód, ale tutaj, jeśli by był pożar na miejscu, w naszej miejscowości, no to jest tragedia, no bo ludzie czekają na naszą pomoc, a my musimy w tym czasie po prostu uzupełnić się wodą i dopiero jesteśmy gotowi do akcji. Ochotnicza Straż Pożarna Statyni zbiera środki na przebudowę budynku i dobudowę ogrzewanego garażu dla swojego pojazdu. W tym roku strażacy postawili na pomoc mieszkańców gminy Police i wystartowali w projekcie obywatelskim. O głosy prosili podczas festynu, który sami przygotowali przy pomocy okolicznych sponsorów. Chcemy pozyskać środki na wybudowanie garażu murowanego, cieplanego, gdyż od jesieni do wiosny auto stoi bez wody i praktycznie no, nie ma szybkiego reagowania. Na festyn przybyło wielu gości, w tym ochotnicze i Państwowa Straż Pożarna. Nie brakowało atrakcji dla najmłodszych, pokazów i poczęstunku. W Tatyni działa 26 strażaków i gro osób wspierających. Lokalna społeczność darzy ich szacunkiem. Uważam i tak obserwuję, że wszyscy mieszkańcy Tatyni liczą się z nimi, lubią ich, lubią na nich patrzeć, jak są elegancko ubrani i lubią też, czy mają kciuki, jak jadą, jak jest jakieś nieszczęście, coś się pali i tak dalej. Wspaniali chłopcy, gratuluję im, żeby jak najdłużej, jak najwięcej mieli wolnych dni od pożarów, ale żeby zawsze byli i czuwali nad naszym bezpieczeństwem. Brak ogrzewanego garażu powoduje, że w okresie zimowym pojazd strażaków jest mniej eksploatowany. Jednak oni chcieliby służyć przez cały rok, dlatego proszą o wsparcie Policzan. Na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego można głosować do 22 września, także elektronicznie za pośrednictwem strony police.budżet-obywatelski.org. Głosować można na nieograniczoną liczbę projektów.